A same smartfony, ja nie wiem, jak to by się podobają, są stosunkowo ładne, chociaż to jajo smartfonowe, to, to, to a fotograficzne jajo z tyłu, to, to tak średnio mi się podoba. My ją mamy jako Edge 50 Fusion i to jest bardzo rzadki i wyjątkowy przypadek, słuchajcie. Lepszej cenie ją mamy. Kiedy mamy coś taniej i w sumie de facto lepiej niż stan. Cześć, witajcie, witamy w tygodnióweczce. Witamy dzisiaj, tygodniówka jest ekskluzywnie dla widzów YouTube'a, dlatego że nie daliśmy rady z live'em z powodów od nas niezależnych, niestety. Natomiast w, dzisiaj zaczynamy po dłuższej przerwie i te przerwy będą się niestety powtarzały, bo wiecie, jest sezon urlopowy, lato i w ogóle te rzeczy. W związku z tym spróbujmy szybciutko nadrobić tak. to, co straciliśmy, a straciliśmy stosunkowo niedużo. Na szczęście tak. Chociaż, jest to premiera Honorów, które no, zwróciły uwagę rzeczywiście rynku, bo są dosyć fajnymi średniakami, wydaje mi się. Mowa tak, o serii jest... Honor 200, mhm. na którą się składają dwa modele: Honor 200 i Honor, Honor 200 Pro. Tak, one wyróżniają się przede wszystkim nową, dosyć ciekawą stylizacją, bo mają owalne ramki aparatu, znaczy takie zbliżone do owalu. No i do tego. Sporą część specyfikacji mają wspólną, bo mają ekrany 67 cala AMOLED o rozdzielczości 1,5K i 120 Hz odświeżaniu z wysoką jasnością do 4000 nitów. Mają też takie same jak baterie, 5200 i 100-watowe ładowanie. I mają też 50-megowe aparaty, ale różne tuż. Tu tak, także. Po 50 mega, z tym, że zastosowali różne matryce, ale obie z, z optyczną stabilizacją obrazu. I, i y, mają też 50-megowe aparaty z teleobiektywem już oba takie same, z dwójpółkrotnym przybliżeniem. I pozostałe aparaty też są wspólne dla obu modeli, bo jest dwunastka z tyłu szerokokątna i 50 do selfie. No i teraz pora na różnice. Bo tak. Model bazowy, czyli Honor 200, ma tą główną matrycę fotograficzną IMX 906 o rozmiarze 1 na 156 cala. Natomiast w modelu Pro mamy OmniVision OV50H wielkości 1 na 1 3 cala. Przy czym oba mają tam przysłonę w okolicach 1,9 i tak jak już wcześniej powiedziałem, optyczną stabilizację. I do tego te telefony różnią się procesorami. 200 bazowa ma Snapdragon 7 trzeciej generacji, a w 200 Pro pracuje Snapdragon 8S trzeciej generacji. I to w zasadzie na tyle różnic, poza tym, że jeszcze dodatkowo Pro ma z przodu w aparacie dodatkowy czujnik, z tym, że Honor jak zwykle nie precyzuje, co to jest, więc jest to pewnie rozmywacz tła. Chyba mógł... nie, to znaczy z, mam nadzieję, że to nie jest rozmywacz tła, tylko że to jest rzeczywiście tak. pomocniczy aparat do topografii twarzy. Mm -hmm. Czyli taki taki Poza który tak, wskon... ja to znaczy, mówię, mam, mam taką nadzieję dlatego, że tak. no ani Huawei, ani honor do tej pory nie robili takich no. rzeczy, żeby dawać z przodu rozmywać w związku z tym, no mówię. Jest tak, nadzieja, tak. że to będzie po prostu bardzo, I... bardzo dokładny bardzo dokładne rozpoznawanie twarzy w tak. możliwości oszukania. Natomiast słuchaj, jest jeszcze jedna, wydaje mi się, różnica dotycząca wyświetlaczy, dlatego że ten główny ma i OLED-owy, natomiast wersja Pro ma 6,78 i co za tym idzie, również się różnią rozdzielczością, bo w podstawce 1200x1664, a w 1224x2700 w wersji Pro. I tutaj jest jedna rzecz, która jest rzeczą ciekawą, dlatego że Huawei raz. Tylko, ja mówię o Huawei, nie o Honorze, co prawda, ale stąd się zaczęło. Huawei raz zaanonsował tylko w, no, nowatorstwo w bateriach, tak? I później już nie powtarzał tej informacji i nie komunikuje tego w specyfikacjach. Natomiast Honor tutaj zrobił taki myk, że jednak w opisie smartfonu napisał, że tutaj jest ta nowa bateria, tak krzemowo-węglowa, tak? To jest nadal oczywiście bateria polimerowa ale ona względem swoich wymiarów ma podwyższoną pojemność, czyli przy tych samych wymiarach ma o 14 bodajże procent wyższą pojemność niż te standardowe baterie litowo-jonowo-polimerowe. W związku z tym, no, wiemy, że tutaj jest na pewno. A same smartfony, ja nie wiem, jak to by się podobają, są stosunkowo ładne, chociaż to jajo smartfonowe, to, to, to a fotograficzne jajo z tyłu, to, to tak średnio mi się podoba. No, Więc Jest to rzecz gustu, tak naprawdę. Kolory można uznać za fajne, bo mamy i biel, i, i róż, i błękit z takim marmurkowym wzorem. Jest klasyczna czerń w obu przypadkach. No i to jajo fotograficzne zawsze jest ciemne, bez względu na kolor. Jednym się spodoba, innym nie, Ono jest otoczone taką delikatną, błyszczącą rameczką. No na pewno jest to oryginalne. A czy się Mnie, podoba, czy... Mnie się chyba najbardziej podoba ten różowy ze względu na to, że ten wzór z tyłu przypomina rozbłyski słońca na falach. No, no, gdyby sobie wyobrazić różową wodę i rozbłyski słońca na tej wodzie, to, to mniej więcej tak by wyglądało, to jest bardzo ładne. Natomiast niebieski, tak jak mówisz, tam jest taki, taki rodzaj jakiegoś kamienia, marmurka, podobnie jest z białym, który też przypomina, no. ale bardziej może masę perłową, chociaż nie jest kolorowy, ale jednolicie biały. No i najnudniej, najnudniejszy czarny jest rzeczywiście matowy, tak. taki, taki, który widać, że będzie do... Ręki pasował. I one wszystkie występują w tych kolorach. Znaczy, te kolory są zarówno w wersji podstawowej, prosi, jak i w wersji Pro. Ale pro różni, bo Pro ma trochę inny wzór na pleckach, bo o ile 200 ma marmurek, o tyle Pro ma połączenie marmurku z taką delikatną opalizacją yy, biegnącą taką linią przypominającą trochę litery Y od aparatu fotograficznego w dół. No to my się musieli na renderach zobaczyć, ale to sobie zajrzyjcie na stronę, to będziecie widzieć. Łatwo odróżnić, i... ale tego się rzeczywiście średnio się daje to opisywać, te, te różnice, dlatego, dlatego lepiej ją tak. po prostu zobaczyć, wejdźcie na MGSM-a. Nie różni się wersja biała i czarna. Natomiast tak. wersja ta zielona i y, różowa rzeczywiście mają ten motyw dodatkowy, taki obejmujący wyspę aparatów i lekki, taki dosyć wąski pasek przy lewym brzegu, jeżeli patrzymy na tu telefon. Tak, y sporo jest wersji, sporo jest wersji y pamięciowych, ale to może nie będziemy Wam przynudzać, bo tych wersji to jest to, w sumie to, 8. To, to, to tak? powiedzmy tylko może, że 256, 512 i 1 Tera w przypadku w wersji Pro 12 albo 16, jeśli chodzi o RAM, Natomiast jeśli chodzi z kolei o wersję bez Pro, to jest od 8 gigarmu przez 12 i 16. Natomiast nie ma tej najwyższej wersji pamięci użytkownika jest tylko 256 i 512, okay. nie ma jeden teraz. Także yy, większy yy. wybór w ramię w podstawce, no. większy wybór w pamięci użytkownika z kolei wersji Pro. Obie specyfikacje full wypas są rzeczywiście bardzo fajne. Jeżeli smartfon się komuś podoba, to warto się zastanawiać, dlatego że one są, no mówię, to, to są dosyć mocne specyfikacje okay. i fajne smartfony. Tak, a co najważniejsze, ja tak celowo Wam o tych chińskich cenach nie chcę za bardzo mówić, bo te telefony trafią do Europy i to już wkrótce. Ma być tak premier. I... Yy, powiem Wam tak, nie pamiętam kiedy, bo były dwie daty, czerwcowa i lipcowa. Yy, czerwcowa już zaraz i nic... Nic, ani słychać o tej premierze, więc pewnie w lipcu dopiero. Natomiast polski oddział Honora póki co słowem się nie odezwał, więc na pewno na premierze nas nie będzie. A czy, czy w ogóle kiedy i jak, to no po prostu Wam o tym napiszemy, ale myślę, że specyfikacyjnie będzie to samo, bo Honor generalnie tak robi, natomiast na pewno będzie mniej, mniej tych tierów pamięci do wyboru. Tak. Tak. Myślę, że dadzą po dwa tiery z każdego modelu, albo nawet będzie każdy tylko w jednym, i, i ceny no, będą europejskie. Także się nie przywiązujcie. W Chinach tak powiem Wam, że widełki rozszał cenowy też jest konkretny, bo jest od 1400 po 2,5. Natomiast... Tak, ale tutaj nie, nie, ma, nie ma się co dziwić, bo to rzeczywiście a, no jest, jest, dużo... jest, jest różnica między 256 a 1 tera i między, nie wiem, 12 a 16 giga mimo wszystko. Dokładnie I, i mówię, no tam jest straszny straszny miks z tymi pamięciami, ale no widocznie chińczycy lubią mieć wybór. Możliwe, że to jest też zrobione tam pod kątem lokalnych operatorów. Jeden ma tak, drugi ma śmakną. No. Ja, ja taką mam nadzieję, że wszyscy lubimy mieć wybór, że też byśmy chcieli, tylko znaczy... że możliwości są bardzo różne. No Wiesz, ja z jednej mi... strony się No no no, jakbym dostał tanio, nie wiem, telefon kurczę 16 giga plus 1 tera, to ja bym go wybrał. Nie musiałbym mieć mniejszych kierów do wyboru, gdyby ten był odpowiednio tani, nie? Ja ze swojej strony się bardzo cieszę, że one trafią do Europy, dlatego że, no mówię, mocne urządzenia. Zerknijcie na te baterie. Wiecie, że standardem jest mniej więcej 5000 mAh. Tutaj mamy 5200 i to jest no, mniej więcej tro, troszeczkę... W, w, Mniej, jakby, znaczy to trochę więcej niż te 14% wypada, ale rzeczywiście ta bateria 5200 w porównaniu z 5000 mAh może ten przyrost jest nieduży, ale tutaj widać, że tam ta bateria jest jednak troszeczkę inna. No i 100 watowe ładowanie, tak, dla tych, którzy lubią, bo dla tych, którzy nie lubią, to się ich nie namówi. Zresztą ja nie zamierzam, powiem szczerze, ale to ładowanie 100 no to jest w tej chwili jedna z najwyższych wartości, które w Europie są sprzedawane, także. Warto się zainteresować. Ja tylko mam nadzieję, dlatego że w, przy Huawei, tym, którego w tej chwili testuję, przy Ultrze, y, mam ładowanie również 100W, natomiast jest jeden problem z kabelkiem, bo co prawda, ładować tego smartfona mogę różnymi innymi ładowarkami, różnymi innymi kabelkami, hmm. natomiast mam problem, dlatego że Huawei załączył do zestawu kabelek USB-C do USB-C. Nie ma USB-A wtyczki. I ten kabelek USB-C do USB-C łączy mi się co prawda z desktopem na moment, po czym się za chwilę rozłącza. Ta chwila jest dłuższa, krótsza, ale nie jestem w stanie wymienić danych z telefonem. Dopiero w momencie, kiedy podłączę ten kabel USB-C do USB-C bezpośrednio pod gniazdo USB-C, zaczyna działać. Nie działają przejściówki, nie działają inne gniazda, nie działają inne kable. Nic. Po prostu niestety. Jest tak, może to jest kwestia software'owa i może chławej poprawi, ale zastanawiam się, czy w tych honorach też już będą kable USB-C do USB-C. I tak sobie pomyślałem, taką miałem refleksję, że o, jak cudnie, że ta Unia Europejska nam zunifikowała ładowarki i kable, zarąbiście. Ostatnio miałem Pixela. W Pixelu żadna inna ładowarka, przepraszam, podstawowe ładowarki, niektóre działają 5 -watowe. Z kablami też bywa problem. Ładowarki w zestawie oczywiście nie ma, także trzeba sobie kupić ładowarkę pixela. Podobnie tutaj w Huawei. Ładowanie co prawda działa inne, ale już z wymianą danych z desktopem i z gniazdem USB jest problem. Czyli co? Ale trzeba to... sobie zakupić specjalny, specjalny kabelek Wiesz, to... dodatkowy. Ciekawostka przyrodnicza, bo ja z kolei miałem tego najmniejszego pixela 8A. Już się karmił bez problemu różnymi ładowarkami, bo różnymi... A różne tak, produkcje... ale nie, nie wyżej niż 5 w wadaś. No właśnie nie, no szybko się ładował. No ma... może nie bardzo szybko, bo on ma 18 watów W w maksie, ale szło to 18, bo widzę po czasie. No 5 watów Pod, by się... Podpinałem cztery tak różne ładowarki. Ale Mówił, ładowarka że... niekompatybilna ze smartfonem. Mało tego, jak chyba u nas w komentarzach albo w... Kom... Gdzieś, gdzieś w każdym razie znalazłem, że użytkownicy narzekają i to bez związku z tym, co ja w tej chwili mówię, bo ja ją wiem o problemach z ładowaniem zdaje się w tym Pikselu. Natomiast no. użytkownicy zgłaszają również, że mają problem z podłączaniem innych ładowarek, także jest to, obawiam się, problem taki trochę szerszy. Oczywiście, że tak, natomiast mówię jest to dziwne, bo ja go w Pikselu 8 nie zauważyłem. I on jechał tymi 18 watami, bo ani żadnego komunikatu mi nie wyrzucił, że nie masz szybkiego ładowania, bo ładowarka nie taka. A i wiesz, czas ładowania był taki odpowiadający pi razy 6, tym 18 W, a ma nie 5, no bo to jednak jest diametralna rozbieżność. Już wiesz, prawdą jest to, że... Daży, y, ...tych starszych pikseli, tak? 8, ja... no, a, a widocznie... No, ale ja sobie mi się... zdaję na... sprawę z tego, że producent nie może zapewnić kompatybilności szybkiego ładowania z, inny... z ładowarkami innych producentów. Okej, okay. ale niech one przynajmniej ładują na tych 5 W, tak? nie ma sprawy, albo na 10, ile, ile tam da radę. Natomiast tutaj w przypadku piksela miałem tak, że no nie dudu, po prostu podpinasz Wierzy, inną ładowarkę i on Ci mówi, nie, nie będę ładował. Moim zdaniem ten minimalny... Ładowarka niekompatybilna, czy, czy, czy co on tam zgłasza i koniec. Ta, Dobra, i, zostawmy, to, zostawmy to, Honory, to zostawmy Pixela, który się ładuje lepiej lub gorzej i przejdźmy w tej chwili do Motorola Edge 2024, która to jest, jest taką świeżynką, świeżynką zupełną. Tak, ale od razu powiedzmy, że jest to świeżynka z USA, bo my ją mamy. Tak. My ją mamy jako Edge 50 Fusion i to jest bardzo rzadki i wyjątkowy przypadek, słuchaj. Lepszej cenie ją mamy. Kiedy mamy coś taniej i w sumie de facto lepiej niż stan. Znaczy no, lepiej, tej... lepiej poza jednym szczegółem, słuchaj, bo nie mamy Dwo. ładowania bezprzewodowego. dwoma, dwoma to ja ci powiem, że dwoma, ale to za chwilkę. A popatrz, do drugiego nie znalazłem chyba, nie, nie zwróciłem uwagi. A to już, dobra, to zacznijmy od tego. Poza tym, że amerykański wariant ma doda, dodane ładowanie indukcyjne, to ma jeszcze konfigurowalny guzik na boku. No tak, rzeczywiście, ma, ma guzik. A guzik, którego nasza motka h 50 Fusion nie ma. Natomiast całą resztę my mamy lepszą niż Amerykanie. Tak? Bo tak, mamy lepszy wyświetlacz. Od tego zacznijmy. Jaśniejszy. Znaczy, oni nie mają też złego, oni mają Poleda o jasności, nie. tam w szczycie 1300. To, oba to są Co, wiesz? oba Poledy, tak? Oba. My też mamy Poleda. Tak, chodzi mi o to, że nie mają złego wyświetlacza, tylko my mamy lepszy po prostu. Tak, no. po prostu my mamy lepszy. Oni mają 1300 nitów, my mamy 1600. Yy, oni mają Gorilla Glass 3, my mamy piątkę. No i tu już się można wspierać. Ja, ja tam wolę trójkę. No ale za to my mamy nowsze szkło. Oba ekrany są 144 Hz, więc tu jest jeden identycznie. No i oprócz tego my dostaliśmy lepsze pamięci, bo w Stanach niestety jest tylko kurczę, wiesz co, zgubiłem się. DDR 4 razy. Tak, tak, nie chodzi mi o typ pamięci. Nie DDR. 8,256 mają Stany, my mamy 12,512. Typy pamięci Aha, są że... same, mamy ale mamy. Tak. Połowę mniej. A najlepsze jest to, że yy, u nas ten telefon, yy, czyli Motorola Edge 50 Fusion, tr trzeba zapłacić za niego 1900 zł, A w Stanach bez podatku ta ichnia Edge 2024 kosztuje już 280. Bez podatku. Czyli to, mają... to jest. Na... To... To jest zdecydowanie największa zaleta tego naszego smartfona, że on naszy... jest po prostu tańszy. Tak, ale dodajmy jeszcze dla przypomnienia, cała reszta jest taka sama jak w naszym, czyli zarówno Motorola Edge 2024, jak i Edge 50 Fusion mają Snapdragona 7S drugiej generacji, baterie 5068-watowe ładowanie i takie same aparaty. Główny 50 z optyczną stabilizacją obrazu, szerokogodny z, z makro 13 i 32-megowy z przodu, mają też oba głośniki stereo, czytnik pod ekranem, NFC e SIMA oba obsługują i mają szczelność IP-68. No i oczywiście wyglądają tak samo. Jednak dostaniemy ją wyłącznie w kolorze czarnym, o, przynajmniej nie znalazłem tak. żadnego innego, i w, z tyłu mamy skórę syntetyczną, czyli czy, czy taki, taki plastik. plastik robiony na fakturkę skórki. Aha. Ale akurat Amerykanie mają długą tradycję z tym czarnym kolorem. W każdym razie najwyraźniej się tam najlepiej sprzedaje po prostu. No chyba tak, no chyba to jest to. No. Natomiast smartfon wygląda całkiem fajnie, są lekko za, zaokrąglone brzegi mm -hmm. ekranu, także nie, nie, ma, nie ma jakichś dużych marginesów. Lekki z, na górze, na dole. Oczku w dziurce, przedni aparat, tylna wyspa, taka jak to Motorola ostatnio robi z dwoma aparatami, także właściwie bez niespodzianek. A, jest jedna chyba niespodzianka, bo czytnik jest chyba linii papilarnych z tyłu, czy mi się zdaje. Nie, a w życiu. Nie, czy w ekranie jest. Pod jest też. ekranem. Nie, bo ale tak patrz, patrzę na Renderis, zobaczyłem, a, że logo nie. Motorola jest dziwnie wklęsłe bo, i pomyślałem, kiedyś... może wpadli na pomysł, żeby powtórzyć nie, dobry życiu. czytnik. Nie, nie, nie. Kiedyś tak było przecież. Kiedyś tak było, ale to już od dawna. Natomiast logo zostało. Mają przynajmniej jakiś znak rozpoznawczy. Jest jeszcze jedna Motorola, która, której nie ma jeszcze oficjalnie jest na razie w przeciekach, ale są rendery, jest pełna specyfikacja w związku ja z tym znajdziecie naprawdę. ją w katalogu MGSM.pl. Jest to Motorola G85. I tutaj mamy, jakby troszeczkę niżej, jest Snapdragon 6S generacji trzeciej. 5000 mAh bateryjka i tutaj jest niższe ładowanie, bo tylko 33 w Mówię tylko 33, w zasadzie to wystarczy do ładowania naprawdę. Standard bateria 5000 mAh. Pamięć tylko jedna 256 i 12, ale bardzo możliwe, że w momencie premiery rynkowej pojawi się więcej. Troszeczkę podobne do poprzedniej Motorola aparaty. Mamy 50 tutaj jako główny, 8 do zdjęć szerokokątnych i 32 megapiksele z przodu. Model wygląda bardzo ładnie. To jest również standardowy wygląd z tyłu. Tutaj mamy taką wersję dziwną, Ada się chyba nazwałeś zieloną w newsach, a ona jest taka musztardowa to jest taka, taka żółto-zielona musztarda po prostu. Takie trochę, w Jest do tego jeszcze czarna z ładnymi obrysami, takimi złoto miedzianymi w aparatów fotograficznych, chyba bardziej miedzianymi, i jest wersja granatowa jeszcze również. I ona ma design bardzo podobny w, do tej motoroli, o której mówiliśmy, czyli do Edge'a 2024. Jest naprawdę bardzo podobna, gdyby je położyć obok siebie, to można by było, w, myślę, je zupełnie spokojnie pomylić. Tym bardziej, że tutaj też jest dziurka w ekranie, też zaokrąglone brzegi ekranu. Także, ech, jeżeli chodzi o projekt obudowy, to się projektanci Lenovo nie popisali, niestety. No. Ja wiem, czy się nie podpisuje. No, taki mają. Znaczy, y, sam projekt to projekt. Nie, przepraszam. Jeżeli chodzi o zróżnicowanie modeli, tak? W projekcie. A, to tak, nie, to wszystkie na jedno kopyto. No, no to, 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 to właśnie. Na, na specyfikację broń bo, nie narzekam, to, to, to jest jakaś taka średnia półeczka, godna rozważenia w momencie, kiedy się będzie szukało smartfona. Hmm. I chyba skończyliśmy z Motorola. Natomiast tak. przejdźmy teraz do bliźniaczej premiery Realme, która tak. wypuściła dwa smartfony, niby różne, bo jeden C63, a drugi Narzo N63. Ale jak się im przyjrzeć bliżej, to wyglądają trochę podobnie. Hmm. Wyglądają Czy... trochę podobnie do iPhone'ów. A to też, a to też, to, to swoją to rolę. Tak. Y, słuchajcie, no. Y, brak mi słów na to, bo raz, tylna oprawka, no kurczę, wygląda mniej więcej w ten sposób, jeżeli chodzi o aparaty, tylko że oczywiście aparaty są biedniejsze. Y, natomiast z przodu, i to już jest kuriozalne, mamy imitację Dynamic Island, czyli tego systemu powiadomień, wiecie, wokół aparatu do selfie. Z tym, że oczywiście jest to wokół pojedynczego aparatu, ale to jeszcze pikuś. On jest w kroplonoczu. Tak, w noczu jest, to prawda. Ościelne, y -y -y. Trudno to nazwać kroplonoczem, bo on jest no. taki ten taki no. prosty zupełnie. Łezka, tak? Tak, no łyska, whatever, jak nazwicie to, jak chcecie. W każdym razie no zrobienie hmm, zrobienie, kurczę, Dynamica wokół nocza, to jest nonsens, jak dla mnie. Natomiast sam telefon można pochwalić za to, że jest budżetowcem, naprawdę budżetowcem, ale ma szczelność w klasie IP54. Co w klasie budżetowej, podkreślmy, nie jest częste. Tak samo nie jest częsta, bo ile bateria 5000 to w tej chwili standard, ale nie jest częste 45-watowe ładowanie. Ale mówimy cały czas o budżetowcach. Reszta jest już oczywiście, no jeszcze dobra, jeszcze 50-megowy aparat, jak na budżetowca też można pochwalić. A reszta jest już faktycznie bardzo budżetowa, bo mamy ekran HD, mamy Unisoka 612, 6 lub 8 ramu i 128 pamięci wewnętrznej. To znaczy tutaj, bo w zasadzie w mówimy przypadku... o, dwóch, o dwóch razem i tutaj jest trochę różnie, dlatego no jest, że w przypadku tak. tego C, w tego z literką C, 63 mamy 128, 256, 6 albo 8 ramu. Natomiast w przypadku Narzo jest jeszcze bardziej budżetowo, bo jest 64 albo 128 i tylko wersja 4 z 4 giga Ale zaznaczmy jedno, że Narzo N63 jest póki co modelem ekskluzywnym dla Indii i jest de facto najtańszy, bo tam wychodzi 380 do 400 zł. Natomiast C63 no, zdaje się będzie takim bardziej globalnym modelem. I tu już ceny są 490 parę 550 zł, więc te Przy, pamięci... czym, przy, przy czym mówimy, że tutaj naprawdę nie warto oszczędzać i, i niech no. nikogo nie poku, nie niska cena w India. no w życiu. Bo 4, 4 giga to naprawdę jest za mało troszkę. Le, lepiej 6 albo 8. Zapłacić troszeczkę więcej mimo wszystko. No dobra, zostawmy chyba w Realme. Jest kolejny przedstawiciel rodziny Redmi 13. Tym razem Redmi 13 wypuściło smartfona w rodzinie 4G. Ja bym powiedział odwrotnie. Redmi wypuściło smartfona 4G w rodzinie Redmi 13, ale Otemio. No to to właśnie. się zwał słuchajcie, nie bardzo jest o czym gadać, bo na ekranie PS Full HD, 90 hercowy, normalna rzecz. Znaczy jest, jest niebrzydki, jeżeli w budżetowym, na budżetowej tak, półce to jesteście to będzie... w stanie znieść grubą dosyć ramkę, to to, to jest całkiem ładny telefon, dostaniecie tam jacka, dostaniecie ten krąg taki, który, który do podświetlania zdjęć jest. Nie jest brzydki, no. Nawet Zgadza, pamięci ma OK. No nie wiem, bo ma mmc 51, no więc y, jeżeli jest pamięć EMC, to ja. To, już... Po, powiedzmy tak, ma OK, jeżeli. Mniej więcej OK, jeżeli chodzi mniej o pojemność, więcej. bo ja miałem raczej na myśli RAM, który, który co ma prawda ok. lpddr 4 tak. razy jest, ale jest no, 6 albo 8, tak? Także jest całkiem fajnie. No jest możliwość rozbudowania kartą, tak. Tak. To Aparat 108 mega nie 100. będzie, jeżeli chodzi o aplikację, ale nie jest najgorzej. Czy jest to 3 watowe ładowanie jest? Tak. Aparat 108 mega z matrycowym zoomem, więc też nietragicznie. No bateria trochę ponad 5000, jest miejsce na microSD, jest szczelność IP53 i tutaj no, w ogóle stało się, że jest trochę śmieszna już odnosząc się do cen tak zupełnie no bo producent wydalił oficjalny komunikat, gdzie yy, informuje, że będą wersje 628, 828, 8256, a cena to od 700 zł. Przeliczając oczywiście z euro, bo padał w euro czy tam w dolara. Ale wcześniej, dosłownie 3 albo 4 dni przed premierą, przed komunikatem producenta, ten telefon pojawił się, moi kochani, już w sklepie w Portugalii, gdzie z kolei były wersje 628 i 856 jedynie za 200 albo 230 euro. Więc komu wierzyć? Tros troszkę drożej, nie? Troszkę drożej. Teraz pytanie: czy wierzyć temu sklepu, czy temu producentu? Znaczy ja bym wierzył producentu na razie i poczekał ja na taką premierę kliknę, rynkową to to... Na, na bliższych rynkach po prostu. Tak, ja sobie kliknę w ten sklep. O, już poprawili, widzicie? No. Czyli jednak yy, poprawili, bo już jest 170 euro, ale, ale obok jest szałeczka minus 15%. A cena to... do nadal jest 200 euro. To jest wiesz, tak, będziemy pierwsi na rynku przed sprzedażą. To może na tym zyskamy, bo jeszcze nigdzie więcej nie można kupić, a my w przedsprzedaży sprzedamy już za wyższą cenę. Sorry, ja nie wiem co to jest za sklep nie, nie, nie jest to z mojej strony antyreklama. Nie, raczej to krytyka. Lokalny, no. Jest, jest to krytyka dosyć paskudnych, jakby zwyczajów, które się w dziwnych w dziwnych sklepach pojawiają czasami. U nas w Polsce to jest raczej rzadkie. Tutaj raczej nacinają na, na, na w serwisach różnych sprzedażowych. Natomiast na świecie rzeczywiście bywają sklepy, które robią coś takiego, i to jest bardzo niefajna praktyka, naprawdę. Gdyby Was skusi, skusił przypadkiem ten Redmi 13, nie ma sieci 5G, ale naprawdę, naprawdę w tej chwili to nie jest jakiś gigantyczny problem w Polsce. Ma obsługę 4G, to uważajcie w przypadku NFC dlatego, że niestety producent nie komunikuje na jakich rynkach jak będzie. Natomiast wiadomo, że są wersje z NFC i bez NFC, także zwracajcie uwagę, gdybyście się na niego chcieli zdecydować. Mamy jeszcze jedną świeżynkę w zestawieniu w zeszłotygodniowym, mianowicie Oppo F27 Pro z plusem. To jest smartfonik, który dzisiaj wyskoczył. Też go jeszcze nie ma w sprzedaży. On jest ze wstępną specyfikacją. Jest już oficjalnie w sklepie producenta, ale przedsprzedaż jeszcze nie jest uruchomiona. Ruszy chyba w okolicy 17, jeżeli do 14, 17, jakoś tak, nastego ma ruszyć sprzedaż. On jest dostępny na razie wyłącznie w indyjskim oddziale w Oppo. Jest to smartfonik, który jest charakterystyczny ze względu na okrągłą wyspę, dużą. Centralnie umieszczoną z tyłu i fajny stosunkowo w design obudowy, dlatego, że to jest to, co my znamy, nie wiem, z tych smartfoników w potrójnym kolorze, tak? Czerwono-biało-czerwonych, na przykład z tyłu. Tutaj tak. mamy co prawda kolor jednolity i on jest taki łososiowy albo czarny. Przy czym to jest również skóra syntetyczna z dwoma takimi sugerowanymi przeszyciami, i też wygląda, jakby miał trzy paski po, po prostu. Środku taki jakby marmurek. Tak? Z różną fakturą, tak. Jeszcze mhm, jest dokładnie. granatowy. Ja jeszcze widziałem go w granacie. Nie w czerni, tylko Czy w granacie. Może ten czarny to jest granatowy. On, on A, u mnie okay. wygląda jak czarny, powiem szczerze, na renderach. No nie, wiesz co, ale może na A, renderach. A nie, czekaj, nie, jest jeszcze jeden, tylko on jest chyba w no. ogóle zielony. A widzisz, to, to, jest, to jest jeszcze więcej, bo ja akurat mam, słuchaj, bo taki znany likster y, Sundansho Bahore z Indii wrzucił już rozpakowanie unboxing tego modelu okay. i jak widzisz, jest granatowy. Ja wiem, że faceci nie odróżniają kolorów, ale kurde, no na pewno nie jest to czerń. I na pewno nie jest to zieleń, to co on pokazuje. Także tych wersji może się okazać, że jest w ogóle więcej niż nam się wydaje. Wiesz, co to bardzo możliwe, że on rzeczywiście, że to jest granat, który eee. wygląda jak czarny na renderach, bo on po prostu na renderach no tak, wygląda jak czarny. Ale wiesz, to może być granat. Też jest, wiesz, czarny też jest jakby dość oczywistym kolorem, więc ja nie mówię, że czarnego nie będzie. Natomiast jest jeszcze jeden, on nie jest zielony, przepraszam, tylko jest błękitny. I on jest chyba najciekawszy z Aha. tego wszystkiego, bo tam nie ma skóry syntetycznej. To jest błękit taki od białego do błękitnego, bardzo ładnie wygląda. Jest taki z ciapkami takimi bardzo drobniutkimi, ale niestety nie mam, nie mam dużych renderów, dlatego na, kar na karcie nie wrzuciłem tego błękitnego, bo Oppo go po prostu nie pokazało jeszcze w tej chwili. Mhm. Tak. No, czyli będzie... Natomiast to, to, co mamy na stronie, te rendery, to już są rendery Oppo. Nie ma, przynajmniej nie było jeszcze przed momentem tych renderów, ani nigdzie na Twitterze, ani nigdzie w żadnych innych serwisach sprzedażowych. Mamy te rendery po prostu bezpośrednio ze sklepu Oppo, dlatego można, można sobie wejść, po prostu obejrzeć przynajmniej te dwie wersje kolorystyczne. A smartfonik jest ciekawy. Oparli go na dimensji 750 2600 zegar, a moledowy wyświetlacz ma Full HD, pracuje przy 120 Hz. Bateryka 5000 mAh, ale ładowanie za to 67 W, także będzie można stosunkowo szybko naładować. W tej chwili w sklepie opowiadać dwie wersje pamięci: 128 albo 256 pamięci użytkownika i 8 GB, takie standardowe dla średniej półki, najniższa wartość pamięci. W przypadku obutierów pamięci dla użytkownika. Natomiast najciekawszą rzeczą, którą Hindusi podkreślają i, i Sandanszu podkreślił, i kilku innych, którzy tego smartfona już dostali, bo tych zdjęć live na Twitterze jest znacznie więcej. Panie. Panie to jest to, że to jest pierwszy smartfon, przynajmniej w Indiach z IP69. U nas wiadomo te tafony mają IP69. Nie no, w Indiach też mają tafony. Pierwszy klasyczny smartfon. Tak, pierwszy klasyczny, pierwszy taki dla użytkownika, który można jak normalnie wody, włożyć do wody i on powinien wytrzymać. Nie smartfon, ale z IP69 i to tak, pierwszy w Indiach. To, to też podkreślmy i pierwszy klasyczny, bo no wiadomo, że jak Bierzecie cegłę wodoszczelną, no to ona jest wodoszczelna i, i nie się I w Indiach też na pewno je mają, bo Chińcy, Chińczycy to tłuką Tak, Oczywiście. Na kilogramy już, nie? Tak. Aparaty fotograficzne, ja nie mam stuprocentowej pewności, ale jest, to jest, jest raczej tak, że jest główny 64 megapiksele z dwójką do makro albo do rozmywania i z przodu 8 megapikseli, także żaden cymes od po prostu będzie robił zdjęcia. Tyle. Dokładnie. Smartfonik dosyć fajnie wygląda. Gdybym miał wybierać, to na renderach najbardziej rzeczywiście jest a, fajna ta wersja błękitna z, z tymi lepki, lekkimi ciapkami takimi. Mnie się akurat hmm. syntetyczna imitacja skóry kompletnie nie podoba zazwyczaj. A mi się podoba, wiesz co, bo ze względu na praktyczność. Nie tłucze się, nie rysuje, nie palcuje. Teraz mam w testach, słuchajcie, telefon, który się tak brudzi, że po prostu y, ja y, nagrywając przebitki, robiąc, szykując jego recenzję na premierę, po prostu chodzę i glnę. Tak, to jest potworne, ja Po prostu Na czym świat stoi. Y, nawet zaprzągłem do pomocy syna, mówię, I ci nagraj może ty przebitki, może ja już jestem za stary i czegoś nie ogarniam, poszedł, wrócił. Jeszcze pół, pół biedy, bo, bo zazwyczaj bywa powłoka oleofobowa, jest nie, dosyć łatwo jest, przetrzeć. Pół, pół. No, co oni nic zrobi, zobaczycie, zobaczycie, jak będzie premiera, będziecie wiedzieli, o którym telefonie mówiłem, ale to jest po prostu jakiś dramat i trauma dla mnie. Rzeczywiście, niektóre po prostu nie dosyć, że w, mają plastik, to ten plastik jest jeszcze elektrostatyczny, w związku z tym przyciąga po prostu cały kurz z otoczenia i z powietrza. Mocni się jeży. Po no, to Dobra, dobiegamy powoli godziny, bo ja tu widzę zegar, więc może jeszcze tak szybciutko, ale czysto kronikarsko, pewnie już kojarzycie Samsunga Galaxy A35. Zatem w Brazylii pojawił się jego odpowiednik M35 i tradycyjnie, co jest różnicą, bateria. M ma 6000 mAh, a ma 5000 mAh to nie jest pierwszy taki przypadek u Samsunga. Natomiast cała reszta jest praktycznie identyczna łącznie z wyglądem. AMOLEDowy ekran 6.6 cala, Full HD+, 120 Hz, Exynos 1380, pamięci 856. To już znacie. Aparat, głośniki stereo, 13 megowy aparat do selfie, z tyłu 50, 8 i dwójka do makro. No, i tutaj Asie jeszcze różni tym, że ma piątkę do makro, ale widocznie im się skończyły, albo musieli obniżyć cenę. Bo pamiętacie, w, Brazy w Brazylii elektronika jest dużo droższa jak u nas i w Brazylii ten telefon kosztuje 2045 po przeliczeniu. Natomiast próbuję znaleźć, ile kosztuje 35, tylko nie bo nie pamiętam oczywiście. A 35 kosztuje u nas półtora klocka albo 1200, zależnie od pamięci. Tylko od no 628, no ale 856 kosztuje 1600 zł. A tam z większą baterią, ale słabszym aparatem do makro, kosztuje ponad dwójkę. Po prostu tam jest drożej, nie? Ale to się nie sugerujcie Brazylią. Nie wiadomo póki co, czy ta MK do nas dojedzie. Myślę, że powinna, ale no nie wiem. To ja wspomnę jeszcze o tym, że oficjalnie pojawił się w globalu ZT Blade V60, czyli będzie to smartfon z niskiej półki dostępny również dla polskiego użytkownika, jak mnie mam, bo znalezienie go nie będzie problemem. Tutaj najsłabszym elementem specyfikacji jest ten Unisoc Tiger T616. No i cała reszta jest do przyjęcia, bo jest wyświetlacz co prawda IPS-owy, ale pracujący w Full HD. Pamięć to jest 256 plus 6000 z możliwością rozbudowy. Aparaty standardowe, czyli 50 megapikseli główne plus dwie dwójki i 32 megapiksele z przodu. Smartfon wygląda nie najgorzej jak na ZTE. Ja nie jestem naprawdę fanem wielkim smartfonów ZTE. To, co wyróżnia tego smartfona, to to, że na wyspie tylnych aparatów mamy taki poblask tęczowy, także jest pryzmat, prawda? Pryzmatyczna powłoka jest i daje to całkiem ładny efekt. No, ale to właściwie tylko to Od dla tych, którzy rzeczywiście poszukują budżetowych smartfonów. Ja mówię, nie polecam, nie jest, ZT nie jest marką, którą, którą mógłbym polecić z czystym sumieniem. natomiast coś takiego się rzeczywiście pojawiło. Mhm. I i jeszcze jedna rzecz, która wstępnie na MGSM jest, co prawda mamy specyfikację bardzo wiarygodną, mamy również rendery, ale tutaj naprawdę nie mogę za wszystkie dane ręczyć. Ja starałem się co prawda no, jak najbardziej rzetelnie to zrobić, ale mogą być jeszcze ewentualnie jakieś nieduże różnice, szczególnie jeżeli chodzi o pamięć. Mówię o POCO M6 plus 5G. My już tego smartfona w zasadzie znamy, bo to jest któryś, ja nie pamiętam w tej chwili, trzynastka chyba. Tak, tak. Jeżeli jest, dobrze pamiętam. To tak? jest w ogóle klon z klonów, bo ten smartfon no ma że się gubimy. Okej. Okay. Kończymy, słuchajcie, w takim razie powolutku. Tak, opoko jeszcze wam opowiemy po prostu, bo jak będzie premiera oficjalna.